Partnerem podcastu jest Gedeon Richter Polska, firma, która od lat wspiera i troszczy się o zdrowie kobiet. Zleceniodawca raportu Seksualna Mapa Polki. Do wszystkich kobiet, które nie wierzą w siebie i które myślą, że urodziły się bez skrzydeł. Nazywam się Gosia Ome, jestem psycholożką i zapraszam do mojego podcastu Life No Makeup. Pokażę Wam prawdziwy świat, prawdziwych ludzi i prawdziwą siebie. To najbardziej autentyczny projekt, jaki usłyszycie. Lubisz swoje ciało? Szanuję. Co w sobie najbardziej lubisz? Najbardziej lubię w sobie taką witalność i taką pozytywną, słoneczną energię. Czego w sobie nie lubisz? Nie lubię tych obszarów swojego ciała, które bardzo zaniedbałam przez lata. Czym jest dla ciebie kobiecość? Kobiecość jest dla mnie energią. Kobiecość jest dla mnie opiekuńczością, czułością i kobiecość jest dla mnie silna. Jak rozmawiasz o sprawach seksualnych w domu? Różnie. Z partnerami rozmawiam bardzo otwarcie od pewnego czasu, a z dziećmi rozmawiam tam, gdzie pozwolą mi ich granice. Moja historia z ciałem to jest bardzo długa opowieść. Powiedziałabym, że ja je dzisiaj szanuję. I że szanuję je ze względu na to, że jest źródłem mojego zdrowia. I ten aspekt zdrowia w ogóle zmienił ostatnimi czasy mój stosunek do ciała. Ale ja swojego ciała nienawidziłam przez lata. Myślę, że do 40 roku życia dalej go bardzo nie lubiłam. I myślę, że dzisiaj jakbyś mnie zapytała tak wprost, czy lubisz swoje ciało, to pierwsze, co bym powiedziała, nie lubię swojego ciała. Natomiast kiedy zaczęłam rozwijać się bardziej duchowo, kiedy zaczęłam czytać różnych myślicieli, zaczęłam uczyć się oddechu, medytacji, to też zrozumiałam, że to ciało jest źródłem samego dobra jako ciało. Że ono oddycha, że ono chodzi, że ono kocha. I to jakby to jest taki wyższy mój wymiar rozumienia tego, czym to ciało jest. Ale na poziomie uczuć takich najszczerszych, takich bardzo pierwotnych, automatycznych, to ja tego ciała nie lubię. Dlatego, że mam z nim bardzo taką bardzo negatywną historię, którą właściwie sama sobie zafundowałam przez lata. Ja myślę, że ja tak jak wiele, wiele dziewczyn w tym kraju, zawsze uważałam, że jestem za gruba. I może nawet byłam trochę za gruba. Pochodziłam z takiego domu, w którym dużo się jadło, gdzie moja mama w ogóle w jakimś sensie wynosiła tą nadwagę, czy w ogóle takie nadmierne jedzenie jako wartość. Że ludzie, którzy są grubsi, są weseli, rubaszni, mają siłę żyć. Więc ja w takim przekazie żyłam, że ja powinnam mieć, że to ciało jest takim, i ta waga jest jakby źródłem mojej siły do życia. I ja jako nastolatka, ja się w ogóle urodziłam dużym dzieckiem bardzo i zawsze mnie denerwowały te historie mojej mamy, bo ono mi jeszcze bardziej przypominało, jakby, jaki jest mój początek. Bo moja mama była dumna z tego, kiedy mówiła, że wiesz, bo ty byłaś w ogóle gigantem. Urodziłaś się w 8 miesiącu ciąży, miałaś 60 centymetrów, jak? I ważyłaś ponad 4 kilo. Jak to jest możliwe? No właśnie, jak to jest możliwe? Sobie zadawałam pytanie. I też jakby moja mama zawsze mówiła, że a, bo ty masz takie, powinnaś mieć, nie wiem, biust po mnie, powinnaś mieć figurę po mnie. Moja mama była wysoką blondynką z bardzo dużym biustem. A ja byłam taka, tu miałam za dużo, w udach za dużo, w tyłku za dużo, a tu mało. Wszystko nieproporcjonalne, więc od mojej babci słyszałam, że patrz, ona taką ma figurę po ojcu, nie? A mogłaby, no jednak mogło być lepiej, ale w sumie to ma ładne dłonie, mogłaby na pianinie grać, dlatego mi kazali grać na pianinie. A znowu moja mama mówiła, jaka szkoda, że ty właśnie te takie masz, ten biust masz taki za mały. Więc i to nie było intencjonalne, nie były takie przekazy, które były jakoś nacechowane złymi emocjami, tylko ja myślę, że one obie w to wierzyły.
Tylko ja żyłam cały czas w poczuciu, że ja nie spełniam tych oczekiwań. I trochę sobie sama z tym żyłam. Bo ja w ogóle byłam takim dość samotnym dzieckiem, które dużo czasu ze sobą spędzało. I ja sobie trochę siebie wymyśliłam, że ja, no, że ja muszę być szczupła i też no, żyłam w takich czasach, w latach 90., gdzie no, rzeczywiście ta szczupłość była cały czas promowana i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam taką historię, kiedy jakiś byłam na koloniach i to mną wstrząsnęło, kiedy jako, nie wiem, miałam z kilkanaście lat i podobał mi się taki chłopak, a on powiedział, ona ładna, ale podwozie nie te. I zaczęłam to analizować, co to jest za podwozie, no i potem nabrałam jeszcze większych kompleksów. Potem słyszałam też różne rzeczy. O, dziewczyna z taką ładną twarzą, ale za gruba na przykład, albo ma za grube nogi i tak dalej. I to jakby gdzieś tam we mnie zamieszkały te wszystkie opinie i przekonania i ja się bardzo wstydziłam swojego ciała. I to był trochę taki paradoks, bo byłam odbierana jako taka atrakcyjna nastolatka z ładną buzią właśnie, ale ja byłam przekonana, że ja mam tylko ładną buzię i że ja całą resztę muszę ukrywać. I że jeśli bardzo, bardzo schudnę, tak bardzo, to wtedy być może będę mogła zmieścić się w jakichś normach i będę mogła swoje ciało zaakceptować. Ciało, na które którego nie lubiłam, na które nie lubiłam patrzeć. Ciało, którego nienawidziłam dotykać. Nie mogłam uwierzyć, jak moje koleżanki tak wmasowują w siebie te różne kremy, olejki. Dla mnie to było obrzydliwe, bo ja wtedy musiałam dotykać swoje grube ciało. Ja byłam wtedy grubsza. Ja przechodziłam w różne okresy, od chudnięcia do nadwagi i tak w kółko. Ale też wiem, że moje ciało jest takim ciałem sportowca trochę. Ja jestem zbudowana, ja jestem grubokoścista, ja mam bardzo dużą skłonność do masy mięśniowej. To dziś może być atrakcyjne, kiedy człowiek uprawia sport, kiedy rodzice o to dbają, kiedy potem dbamy o to sami, kiedy się mówi bardziej o takim byciu fit. Ale wtedy to w ogóle nie było modne. Ja chciałam być chuda. Ja chciałam być chuda. I się strasznie wstydziłam. Ja nie pamiętam, kiedy ja wystąpiłam w spódnicy po raz ostatni. To chyba musiało być, nie wiem, w liceum, kiedy ja może w jakimś przypływie chudnięcia, katowania się kolejnymi dietami, założyłam sukienkę na przykład, nie? Więc no, ta moja historia była bardzo burzliwa. Potem doszedł do tego aspekt taki seksualny, tak? Tego, że już nie możesz tego ukryć, bo musisz się przed kimś rozebrać. No i wtedy też się zaczęły schody. Bo ja już wtedy siebie nienawidziłam tak naprawdę i to i pamiętam te jakby te moje nawet dylematy, jak się przygotowywałam, że wiedziałam, że to kiedyś nastąpi z jakimś chłopakiem, którym się spotykałam, to sobie myślałam, mój Boże, no to wtedy odkryję prawdę, że ja nie jestem atrakcyjna. Ja byłam córeczką tatusia, ale w takim wymiarze, że może z nas trzech byłam z moich sióstr z pierwszego małżeństwa taty, że może ja byłam najbliżej niego, więc ja to wybranie, czy takie bycie najulubieńszą wyczuwałam na poziomie, czy oceniałam na poziomie tego, że najwięcej rozmawialiśmy, że mój tata, że najwięcej o nim wiedziałam. Ale mój tata miał taką ogromny lęk, że ja jako jedynaczka w swoim domu, że ja będę zarozumiała i on mnie przesadnie uczył pokory. Ja we wszystkim słyszałam, że ja muszę być pokorna, to znaczy, ja kiedy mówiłam, że coś super robię, to tata mówił, że jestem wicemistrzem. Kiedy zapytałam, dlaczego ja jestem wicemistrzem, przecież ja to super robię, on mówił, bo pamiętaj, że zawsze może być ktoś lepszy. On bardzo chciał, żebym ja się nie zepsuła. I myślę, że miał takie przekonanie, zupełnie nie miał takiej intencji, żeby mnie skrzywdzić, to jestem pewna, że jeśli będzie mówił mi dobre rzeczy, i będzie mnie komplementował, to ja będę nosiła głowę do góry. Więc właściwie niedużo słyszałam dobrych rzeczy na swój temat. Jeśli już, to one zawsze dotyczyły moich osiągnięć w nauce, moich talentów pisarskich, nie wiem, wystąpień publicznych czy różnych rzeczy. I też słyszałam od swojej mamy, że właśnie, że to jak dobrze, że odziedziczyłaś mózg po ojcu. I bardzo mało dobrego słyszałam na temat swojego wyglądu. Ja myślę też, że wygląd dla moich rodziców nie miał dużego znaczenia. Moi rodzice nie przywiązywali uwagi do tego, jak się ubierają. Tam nie było jakiegoś, wiesz, obsesji na punkcie ciała.
to była w sumie dość bezpruderyjna rodzina. Ja widziałam moją mamę nago, moja mama się mnie nie wstydziła. Moja mama traktowała bardzo swobodnie swoje ciało, ale też imputowała mi takich bardzo wiele negatywnych rzeczy związanych właśnie z cielesnością, z seksualnością, z kobiecością. Myślę, że ja nie miałam takiego miejsca, w którym mogłam się nakarmić taką miłością do swojego ciała, czy nawet w takim okresie dorastania tego, że ktoś przyszedł i powiedział, hej, jesteś kobietą. To było zawsze źródłem wstydu dla mnie, to wszystko, co się działo. I zawsze było jakąś tajemnicą, a więc też samotnością. Ja nie wiem, ja myślę, że moja mama uważała, że ja jestem ładna, ale to tak kompletnie nie miało dla niej znaczenia, że jestem ładna, że ona tego nie mówiła. Poza tym, jeśli ona zawsze łączyła to, że ja jestem ładna z tym, że jestem grubsza, to jej komplement, że jestem ładna, zawsze odbierałam, że przytyłam. Więc ile razy wracałam do domu albo po jakimś wyjeździe, albo jak się wyprowadziłam i moja mama do mnie mówiła, no nareszcie dobrze wyglądasz, to ja wtedy mówiłam, oho, czyli to oznacza, że przytyłam, czyli mam przechlapane. Więc ja chyba trochę na odwrót te komplementy odbierałam. To świat był dla mnie źródłem, wiesz, oceny. No to jest jakby bardzo spójne z tym, jak ja wyrastałam jakby w takiej presji na otoczenie, w presji na bycie lubianą, na bycie akceptowaną. To nie miało też znaczenia, co moi rodzice mówili. Ja już w pewnym momencie przestałam im wierzyć. Oni nie byli dla mnie źródłem wiarygodności. Najważniejsze było to, co inni ludzie powiedzą. Czułam, że mam powodzenie. Ale ja uważałam, że to wszystko jest fejkiem. I że to jest taka umiejętność moja robienia dobrego wrażenia, że ja mam dużo czaru takiego, że potrafię rozjaśniać te kolory. Ja potrafię kolorować tę rzeczywistość tym, co mówię, jak się uśmiecham, jaką energię roztaczam. Dzisiaj to ma dla mnie wspaniałe znaczenie. W ogóle dzisiaj uważam, że to jest w ogóle, wiesz, no, esencją kobiecości w ogóle. To jest najpiękniejsze, co mamy, no bo to jest wyrażanie swojej osobowości. Ale w okresie, w którym ciało było ważne, tak, dorastania, młodej dorosłości, to ja tego nienawidziłam. To ja uważałam, że to jest fake i że to jest cały czas nadrabianie tych deficytów, które ja mam, ukrywanie tego, nadrabianie wdziękiem, nadrabianie elokwencją, właśnie energią, tym, co dajesz innym ludziom, bo tak naprawdę to oprócz twarzy to ja nie mam nic ładnego. Ta twarz też by nie była jakimś wielkim źródłem dumy, ale przez to, że ja potrafiłam wyrażać właśnie emocje poprzez twarz, uśmiechać się ładnie, bo to się dość szybko dowiedziałam i to było niepodważalne, że ja się ładnie uśmiecham, to mi się wydawało, że to jest moja przykrywka. Więc ja naprawdę wychodziłam z założenia, że im bliżej mnie poznasz, mężczyzno, tak? Im bliżej ja cię dopuszczę do siebie, tym ty bardziej będziesz rozczarowany. Więc żyłam w ciągłym strachu i poczuciu wstydu. Do tego stopnia, że potrafiłam przy różnych sytuacjach erotycznych po pierwsze, przez wiele lat gasić wszystkie światła i przykrywać się kołdrą i leżeć o tak, przykrytą, aż do czasu, kiedy będzie zupełnie ciemno. Do tego jeszcze, uwaga, tu się wiele osób odnajdzie pewnie, które mają podobne kłopoty jak ja, że no, po odbyciu stosunku seksualnego często chciało mi się siku i to był największy problem, no bo jak teraz nago przejść z łóżka do łazienki, no musisz się cała odsłonić. No bo w tym seksie możesz się ułożyć tak, żeby nie do końca było widać twoje ciało. Wybierasz te pozycje, które są dla ciebie wygodne, gdzie nie widać tych miejsc, w których się najbardziej wstydzisz. No ale przejść się do łazienki, to był największy problem. To ja robiłam albo jakiś totalny sprint, albo jakąś taką w ogóle dyskusję w trakcie, żeby koncentrować się na czym innym. Albo wysyłałam go po coś, po to, żeby się szybko przebiec i tam już założyć ręcznik. Mało tego, ja to planowałam tak, jak mogłam to zaplanować, że ja miałam wszystkie rzeczy ułożone, na przykład przy łóżku w kosteczce miałam puszczony szlafrok, niby on tam leży, nie? Albo w łazience powieszony duży ręcznik, żeby się nim owinąć i wrócić do łóżka. Dzisiaj wyobrażam sobie, ileż to energii było zmarnowanej, tak? I jaki to był dysonans między moją osobą, która jest no, raczej spontaniczna, taka szczera w swoich reakcjach, niepohamowana, dzika nawet.
to ta kontrola tak bardzo nie pasowała do mnie. Ile ja straciłam. Ile ja straciłam przez ten czas, nie? I przez ten wstyd. Przez tyle lat. Moja edukacja seksualna. To śmieszne, bo ja byłam chyba w 8 klasie podstawówki. Wiesz, wtedy nie było internetu, nie można było zgooglować pewnych rzeczy. I tak sobie myślałam o tym, miałam starszego chłopaka dużo, więc jakby tam się różne rzeczy działy i ja chciałam się więcej dowiedzieć. Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. Ja tylko słyszałam od swojej mamy i to jest akurat coś, co nie było dobre, że seks jest nieważny, że ty to możesz być taka zimna Brygida jak ja. Ja pamiętam to określenie, zimna Brygida. Ja jestem ciekawa, jaka ty będziesz. Czy ty będziesz taka jak tatuś, czytaj rozseksualniona, bla, 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 to jest zło? Czy ty będziesz taka zimna Brygida jak ja? Najważniejsze, żeby być, żeby tego nie chcieć, że to jest przereklamowane. Tak sobie myślę, że to było 30 lat temu, że to było 30 lat temu i wtedy nikt ze mną nie rozmawiał. Ja poszłam do biblioteki na Koszykowej. Mieszkałam obok, właśnie z moją przyjaciółką Becią. I tam poprosiłyśmy, zawstydzone absolutnie, czerwone jak buraki, o encyklopedię seksu. I myśmy z tej encyklopedii seksu, do dziś pamiętam, gdzie siedziałam, z wypiekami, z zadyszką, studiowałyśmy mapę ciała. Studiowałyśmy też wiele różnych tych treści. Minęło 30 lat i kiedy dzisiaj czytam raport Mapa seksualna Polki, zlecony przez Gedeon Richter Polska, to jestem w totalnym szoku, jak niewiele się zmieniło. 2% tylko miało rozmowę ze swoimi rodzicami chociaż raz. 2% z nas wszystkich. Czyli nikt nie rozmawia. 40% prawie szuka w internecie oczywiście, wśród znajomych, wśród swoich partnerów. Ale to jest cały czas jedno wielkie tabu. Rodzice nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi, a dzieci nie potrafią zapytać swoich rodziców. A dostęp do edukacji seksualnej jest znacznie większy. Natomiast ja wtedy szukałam sama informacji. Kiedy chodziliśmy po szkole oglądać różne filmy, które były źródłem zniekształconych kompletnie obrazów, więc to było, wiesz, to z jednej strony było źródło naukowe, encyklopedia, a z drugiej strony filmy pornograficzne. No więc jakby, co ja mogłam stamtąd wynieść? Jedną wielką pustkę, jeden wielki znak zapytania. I to moje życie seksualne tak naprawdę, dlatego mam też fioła na tym punkcie i tak bardzo chciałam, żeby moje dzieci, szczególnie moja córka, żeby tego nie doświadczyły nigdy. I dlatego zawsze mi zależało bardzo, żeby mieć jakąś możliwość, przestrzeń, wypracować ją, żeby móc z nią o tym rozmawiać, szczególnie z moją córką. Bo ja tak naprawdę to zrobiłam za wcześnie, tylko dlatego, że czułam presję ze strony chłopaka, który był starszy ode mnie i z którym jakiś czas byłam. I naprawdę towarzyszyła mi potem jakaś totalna samotność w tym, bo moje koleżanki były na innym etapie, a ja już byłam wtedy na innym etapie, nie mogłam tego nikomu powiedzieć. I kolejny raz, przypadek, nie sądzę, w moim życiu była tajemnica, tak? Tak jak była tajemnica związana z alkoholem w domu, tak potem była kolejna tajemnica z inicjacją seksualną. I ja jakby nie miałam takiej wspólnoty pokoleń, tak? Znaczy nie miałam możliwości rozmawiania nawet ze swoimi koleżankami na ten temat. I też nie odczuwałam z tego powodu zbyt dużej przyjemności. Czasami, kiedy sobie myślę o tym moim pierwszym razie, o tych pierwszych razach, to jestem zła za to, że nikt wtedy nie był obecny i że nikt mi nie towarzyszył w tym tak naprawdę i że nie było w ogóle jakby żadnej przestrzeni, żeby o tym rozmawiać. I tej takiej samotności, która mi później towarzyszyła. Ale też to doświadczenie zbudowało we mnie takie bardzo głęboką potrzebę, żeby w moim życiu było inaczej, żeby z moją córką było inaczej i też żeby pomagać młodym dziewczynom, które mają to przed sobą. Bo kurczę, no pierwszy raz to jest, wiesz, to
To jest otwarcie jakiegoś przepięknego etapu swojego życia, mało tego, zwieńczenie tego, co sobie wypracowałaś do tej pory, tak? Czyli właśnie swojego stosunku do ciała, tego ciała, które dojrzewa, dorośleje, otwiera się, nadawanie właśnie sobie przyjemności, nadawanie sobie i partnerowi. I to też jest przyjemne, to jest źródło rozkoszy, więc to jest otwarcie sobie jakiegoś kolejnego super ważnego obszaru, a bardzo dobrze wiemy, jak ważny jest ten pierwszy raz, jak on bardzo warunkuje wiele różnych rzeczy. Więc ja bym bardzo chciała, żeby, i wiem, że moja córka to wie, żeby po pierwsze zmierzyć się z mitami, które panują na ten temat, tak? Czyli że to nie musi być najwspanialszy moment fizycznie, bo może wiązać się z bólem, z wieloma z różnymi dyskomfortami, które towarzyszą, więc szukajmy tego piękna też gdzieś indziej, w tym spotkaniu dwóch osób. Że to pięknie, kiedy ludzie się kochają, tak? Pięknie, kiedy mają wobec siebie uczucia. Właśnie dlatego, że to ciało nam może nie zafundować tylko i wyłącznie ekscytujących doznań, które oglądaliśmy w filmie. I też fajnie, jeśli my damy sobie celebrować ten moment. U mnie, jak wśród wielu nastolatek, było to ukradkiem gdzieś za 5-12, jak miał wpaść rodzic. To taki trochę brak szacunku dla tego momentu. Wiesz, jak jest dwoje młodych ludzi, no to rozumiem, że oni mogą nie wiedzieć. Ale jeśli nadamy temu znaczenie jako dorośli, nie mówiąc, że to jest, wiesz, że to już jest koniec świata i że to w ogóle, nie robiąc też wokół tego jakiegoś wielkiego, prawda, hałasu, ale kiedy powiemy im, że to jest ważne i że są różne rzeczy, które możemy zrobić, żeby to był piękny moment. I nie każda mama, nie każdy tata będzie miał możliwość uczestniczenia w tym, bo różnie mamy poustawiane granice w rodzinach. Są różne nasze dzieci, gdzie w różnych miejscach mamy swoją intymność i bliskość. I to nie ma nic złego w tym, że nasza córka może nam nie powiedzieć o tym, że planuje swoje życie seksualne. Ale uważam, że obowiązkiem każdej z nas jest zapewnienie dziecku dostępu do ginekologa, do tego, żeby się na to przygotowała, żeby się nie bała, żeby miała z kim o tym porozmawiać, żeby zapytać, czy chcesz coś ode mnie, może chcesz coś ode mnie wiedzieć, jestem otwarta, czekam, wiem, że głupio nam się może o tym gadać, ale gdybyś miała jakieś pytania. Czasem takim otwierającym czymś jest powiedzenie o swoich doświadczeniach, jakie to było ważne, albo jakie to było śmieszne w ogóle. To jest bardzo zbliżające, kiedy matka wprowadza córkę w ten świat, kiedy rodzice dają namaszczenie, dają na to zgodę, nie tworzą wokół tego kolejnego obszaru tabu, czyli że tego nie można o tym mówić w domu, tego się trzeba wstydzić, to trzeba ukrywać. Kiedy dają prawo temu istnieć, kiedy sami uznają, że moje dziecko jest osobą seksualną. A to jest to podwójne zaprzeczanie. Dzieci uważają, nie chcą wiedzieć o naszym życiu seksualnym, uważają, że rodzice nie są seksualni. Myślę, że moje dzieci uważają, że jestem najbardziej aseksualną osobą, jaka istnieje. Ale też my nie chcemy uznać tego, że nasze dzieci są seksualne. Dlaczego? Też dlatego, że dorastają. Też dlatego, że czujemy, że to jest za chwilę opuszczone gniazdo. Że nasze dzieci stają się dorosłe. Też dlatego, że mamy nieuporządkowane własne sprawy. I to jest taki moment takiego skonfrontowania się z tym, a gdzie ja jestem z tym wszystkim i czy nawet jeśli nie zadbałem o siebie, to mam prawo przekazać to swojemu dziecku? Czy mogę coś zrobić innego, żeby moje dziecko miało inną drogę, lepszą drogę? Jest wiele rzeczy, uważam, które możemy zrobić, które możemy dziecku podsunąć. Ja byłam mistrzynią organizowania pierwszego razu dla swoich koleżanek w swoim własnym domu. Moja mama nawet o tym nie wie. Ale sobie nie potrafiłam zorganizować. I dla mnie nikt tego też nie zorganizował. A jakie to byłoby piękne, gdybym mogła o tym wiedzieć. Gdybym mogła na to jakoś wpłynąć. Gdybym mogła tej mojej córce to jakoś ułatwić. Jakkolwiek bym mogła to zrobić. To dopiero zrozumiałam też tak naprawdę jakiś czas temu, całkiem niedawno, że jakby, że to, ten seks i to ciało w ogóle, ono nie było nigdy źródłem przyjemności. To w ogóle nie był cel nadrzędny, żeby mi było dobrze. To w ogóle było na końcu, nie? Żeby mi było dobrze. Nie miało żadnego znaczenia. To był instrument. Moje ciało stało się dla mnie instrumentem do osiągania celów. Tym celem było utrzymanie związku, zrobienie na jakimś wrażenia, kompensowanie moich braków fizycznych, nauczenie się różnych technik po to, żeby komuś zaimponować. To w ogóle nie stało obok przyjemności.
I jest mi żal nawet, jak sobie myślę, takiego czasu, w którym, nie wiem, odkrywasz tak, to dla swojego ciała przyjemność. Bo tego w ogóle nie było. 2% młodych ludzi tylko czerpie informacje od swoich rodziców. To jest bardzo zła wiadomość, dlatego że ten procent powinien być znacznie wyższy. Ja nie mówię, że 100% rodziców powinno rozmawiać ze swoimi dziećmi, bo niektórzy rodzice mają swoje własne trudności w tym obszarze. Mają swoje traumy, mają poczucie wstydu i przenoszą wtedy te emocje w takich rozmowach. I to nie jest dobry pomysł. Ale naszym obowiązkiem jako rodziców jest zapewnienie dziecku dostępu wiedzy, dostępu do wiedzy. Takiej życzliwej, takiej przyjaznej, takiej niestraszącej. Takiej, w której seks nie jest grzechem. Której nadrzędną rzeczą jest przyjemność. Przyjemność dla siebie, w którym są granice. Że kiedy nie chcę, to mówię nie, a kiedy jest za wcześnie, to mówię poczekaj. I jeśli tego rodzic nie zapewni, nawet ten rodzic, który nie umie wymówić słowa seks, no to niech nauczy mnie stawiać granice. Bo kto ma mnie nauczyć stawiać granice, jak nie rodzic? Jeśli w tych samych badaniach okazuje się, że my nie umiemy nazywać swoich narządów płciowych, i dalej jest to cipka, pochwa, a 25%, czyli 1/4, mówi tam na dole. Co to jest tam na dole? Tam na dole są nogi, stopy, żyły. Tam na dole, bo nie umiemy powiedzieć głośno tego słowa. Wulwa? Kto wie, co to jest? Wulwa. To ja jestem przerażona, kiedy myślę o tym, że tyle lat edukacji seksualnej, którą sama robiłam przez wiele lat w szkołach, jeździłam wiele lat do szkół i prowadziłam wspólnie z innymi trenerami edukację seksualną. I widziałam, jakie to jest ważne. I byłam świadkiem coming outów. Ludzi, którzy wychodzili i mówili, w moim życiu wydarzyła się przemoc seksualna. Jestem gejem. Tak? I że to był moment uratowania ich życia de facto. I te same dzieci pytaliśmy, czy ktoś z wami na ten temat rozmawia. Nie, nikt z nimi nie rozmawia. A co jeśli trafisz na zajęcia? Tak? Na zajęcia z wiedzy o rodzinie, w której pani uważa, że rodzina to jest tylko mąż i żona. Bo też z takimi miałam do czynienia. Gdzie rodziną nie jest rodzina, która się kocha, ludzie, którzy są ze sobą. To w jaki sposób ty budujesz w ogóle wyobrażenie o świecie? Czy to jest taka myśl, którą chcesz zaszczepić swojemu dziecku? A jeśli weźmiesz pod uwagę fakt, że seksualność jest częścią naszego zdrowia psychicznego, zaburzone życie seksualne to jest zaburzone zdrowie psychiczne. To jest podłoże wielu zaburzeń, niskiej samooceny itd., itd. Jeśli zaburzone życie seksualne, to jest zaburzona tożsamość, bo to jest to, kim ja jestem. Ja jestem Małgosią, ja jestem psychologiem, ja jestem mamą, ale ja jestem też kochanką, jestem osobą seksualną, ja jestem osobą, która jest w relacji ze swoim ciałem. Jeśli masz zaburzone życie seksualne, to masz problemy ze swoim ciałem i twoje ciało choruje. Wtedy się włącza cała psychosomatyka. I to jest moja historia też o tym. O ciele, którego nie lubiłam, które zaczęło chorować. Które powiedziało dość. Ono do mnie powiedziało, nie jestem śmietnikiem. Tak? Nie masz do mnie za grosz szacunku. Nie badasz mnie, nie dotykasz mnie, nie stawiasz granic i nie dbasz o mnie. Odwdzięczę ci się w taki sposób. Nie mam już siły. I dopiero wtedy, kiedy to moje ciało do mnie przemówiło, ja się zatrzymałam w ogóle w tym pędzie. I sobie pomyślałam, ja cię ciało przepraszam. Ja jeszcze jestem w drodze do lubienia ciebie. Zresztą w momencie, w którym przeformułujesz w ogóle, czym jest dla ciebie ciało, przestaniesz myśleć o nim w taki sposób, jak myślą na przykład właśnie w raporcie Gedeon Richter jest o tym, w jaki sposób traktujemy, czym jest kobiecość. Czym dla kobiet jest kobiecość? 65% uważa, że kobiecość to jest wygląd zewnętrzny, tak? Prawdopodobnie wygląd zewnętrzny w kanonach piękna, w których się poruszamy. Mało tego, 40% uważa, że to jest wzbudzanie pożądania u mężczyzny. Moją kobiecością jest wzbudzanie pożądania u faceta. Czyli jeśli nie wzbudzam pożądania, które się pojawia z tysiąca innych powodów, to nie jestem kobieca.
Mało tego, prawie 25%, czy 1/4 uważa, że dowodem naszej kobiecości jest urodzenie dziecka. A co z tymi, którzy nie mogą mieć dzieci? Tak? Ja pamiętam, kiedy nie mogłam karmić swojego syna, to ja myślałam, że ja nie jestem kobietą. To, że ja w ogóle coś jest z moją kobiecością. Ja pamiętam, że kiedy nie byłam w stanie osiągnąć orgazmu w trakcie stosunku seksualnego, to uważałam, że jestem kobietą z defektem. Podczas gdy ponad 80% osiąga satysfakcję seksualną w bardzo różny sposób, różnymi metodami. Ja się tego dowiedziałam bardzo późno. Więc ja uważałam, że coś jest ze mną nie tak. Więc jeśli my uważamy, że kobiecość jest tym jakby eksponatem na zewnątrz wciąż, jeśli my tak o sobie myślimy, no to wiesz, no to tylko te najpiękniejsze, ci wybrani z tego narodu, ci, którzy się mieszczą w tych wiesz, w tych obrazkach, w tych kanonach, to tylko oni mają szansę być kobietami i być mężczyznami. Kobiecość jest dla mnie dzisiaj... Ja w ogóle lubię być kobietą. W ogóle ja kocham kobiety. W sensie takim, że w ogóle kobiecość jest mi strasznie bliska. Jestem dumna z tego, że jestem kobietą. I jestem bardzo, jakby nigdy nie budowałam swojej kobiecości, choć wiem, że jest taki trend w budowaniu kobiecości w opozycji do męskości. Czyli że my będziemy kobietami, które wygrywają w kompetencjach męskich, stricte męskich. Oczywiście to jest takie stereotypowe myślenie, ale ja uważam, że są takie cechy, które są takie swoiste dla kobiet, takie bardzo bliskie, które predysponują kobiety. Kobiety mają w tym większą łatwość. To jest opiekuńczość, to jest czułość. Też ten rodzaj takiej delikatności, którą my w sobie mamy. To jest coś, co przez lata nie było atrakcyjne, bo my się kształtowałyśmy w opozycji do facetów. A my powinniśmy też pielęgnować te wszystkie wspaniałe cechy, które my mamy. Właśnie to, że my potrafimy tworzyć te gniazda, my potrafimy to ogarniać, potrafimy się opiekować, to jest piękne, opieka sama. Co jest piękniejszego oprócz miłości? To jest miłość pełna opieki dla drugiego człowieka, empatii, którą my mamy, wrażliwości tej kobiecej. Ja to kocham w ogóle, uważam, że kobiety są wspaniałe. Pod warunkiem, że jakby nie uciekają od tej swojej identyfikacji płciowej. I to nie oznacza, że my nie możemy być szybkie, dynamiczne kierowniczki. Ale nie zgubmy tego aspektu, tej esencji, takiego źródła, wiesz, tym pachnie dla mnie kobiecość. I dla mnie dzisiaj kobiecość jest energią. Wiesz, ta energia płynie z bardzo wielu źródeł. Jakbym to miała narysować, narysowałam taką mapę, w której jednym z tych źródeł jest moje ciało, moja płeć w ogóle, czy ja lubię być kobietą, czy umiem nazwać swoje narządy odpowiednio, czy ja umiem siebie dotknąć, czy ja mogę spojrzeć sobie w lustro, czy jestem dumna ze swojego ciała, to jest część mojej kobiecości, tak? Moją kobiecością są moje cechy osobowości. Właśnie moja wrażliwość, moja empatia, moja kompilacja tych fantastycznych różnych rzeczy. Tak? Moją kobiecością jest ta energia właśnie, którą daję światu. To jest tysiące różnych rzeczy, ale to na pewno nie jest to, czy ja jestem matką, czy nie jestem matką. To jest macierzyństwo, ale to nie jest kobiecość. To są dwie różne rzeczy. I to na pewno nie stało obok tego, czy ja wzbudzam pożądanie u mężczyzny, czy nie. Bo ja mam to gdzieś, czy ja wzbudzam pożądanie u wszystkich mężczyzn. Ja mam wzbudzać pożądanie w moim mężczyźnie. Co też nie było dla mnie oczywiste. Wręcz byłam zawsze po tej drugiej stronie. U wszystkich muszę, a tutaj wiadomo. A już na pewno nie jest to, bo nawet 17% mówi o tym, że kobiecością jest posiadanie partnera, ludzie. Ja jestem totalnie kobieca, kiedy nie posiadam partnera i totalnie kobieca, kiedy go posiadam. To mnie w ogóle nie określa. Więc jeśli my żyjemy w takich stereotypach, w takiej kulturze, która w ten sposób określa kobiecość, no to my jesteśmy w epoce kamienia łupanego. To znaczy, że każda dzisiaj matka i każdy ojciec musi wypracować w swoim dziecku, w swojej córce to na swój własny sposób. I musi ją wyposażyć w takie myślenie, że kobiecość jest czymś innym, kompletnie. Kobiecość jest twoją energią, która wynika z tego, co dajesz światu, z twojej wspaniałości, z swoich wspaniałych cech, z twojego mózgu, z twojego serca, z twojego ciała. To jest kobiecość. Ja bym chciała, aby moja córka wiedziała to, co ja dzisiaj wiem. I chyba jedną z takich ważniejszych
rzeczy, ważniejszych definicji kobiecości, które są we mnie, to jest to, że moja kobiecość ma prawo rozwijać się niezależnie od wszystkiego, w opozycji do całego świata, w ogromnej wolności i autonomii. Ja mogę być taką kobietą, jaką chcę być. Ja mogę pójść w taką stronę swojej kobiecości, w jaką chcę. Tam może być tyle siły, a tyle słabości, tyle niezależności, a tyle zależności. To ja decyduję, w jaki sposób ja kształtuję moją kobiecość i takie zaufanie do siebie, że jeśli zrobię to po swojemu, no to to będzie totalnie wspaniała kobiecość. No makeup. No makeup. Od dziś to ja mam.